Ledwo widzę, ja już ledwo... Petronello? Słucham cię, mój drogi. Czy byłabyś tak miła i mógłbym cię prosić o dolewkę rumu? No tak raczej nie bardzo. Już masz lekką banię. No. Tylko smugliny tylko czekają na taką okazję. Poza tym ten statek był zbyt drogi. Nie możemy go uszkodzić. A kołofonięcie daje nam go tylko na czas wykonania zlecenia. Nie zapominaj się. Zobacz, to jest kosmos. Czarne, puste dziursko. No co tam się może stać? Tu się może zdarzyć wszystko. Nie takie cuda się już działo. A, ktoś nie dostał pracy na Ziemi, to pracuje jako kosmoglina. Słuchaj, po pierwsze, jeśli chodzi o kołofonitów, u kołofonitów mamy wszystko. Mianowicie immunitet. Mam taki papier od kołofonitów, że proszę na cię, jak pokażę tym stworkom kosmoglinę, to nie dość, że im odpadną czułki, to jeszcze będą srać dalej niż widzą. No może i masz rację, ale pamiętaj, że w dalszym ciągu pracujemy dla kołofonitów, a z nimi nie ma żartów. I zapłacili nam grube kawał koiny, musimy zdobyć tajemniczą końcówkę od konewki, choćby była zrona w betonie. A, tajemnicza końcówka, dalej. Dziewczyno, kto cię programował? Lepiej nie kurzyć losu, komandorze. Normalnie nie mogę z tobą wytrzymać. No i bardzo słusznie, zawsze ogarnę temat. Ty się nic nie martw. Mamy taki detektor końcówek od konewek, że jakby to nawet zakopał pod kilometrową warstwą ołowiu, to namierzymy to. Tak czy srak, choćby była na drugiej części globu, znajdziemy ją. Cii, zbliżamy się do celu. W co teraz wchodzimy? Atmosferę. Dokładnie. Radio doł na full. Tu se w garniec sypiem sól. Z kuchni muszę wymieść piach. Gołąb nasrał mi na dach. Ktoś mi wylał się na mur. W kuchni już się parzy dziur. Kto mi ścianę duplami? Jebie mi to szczynami. Był taki luz, ten luz, ten luz. A był taki luz, oj luz, e luz. Ale to jebę.
Beep.